Zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z cyklu Studio Wschodzący Białystok. W Białymstoku mieszka najpiękniejsza Polka. Reprezentująca Podlasie 23-letnia Rozalia Mancewicz wygrała konkurs Miss Polonia 2010. Teraz będzie reprezentować nasz kraj na wyborach Miss Universe. W Domu Kultury Śródmieście odbyła się wystawa plastyczna połączona z koncertem muzyki poważnej. Wystawa prac Andrzeja Sturejki to główna atrakcja kolejnych spotkań ze sztuką, zorganizowanych przez Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku. Andrzej Sturejko ukończył Witebski Instytut Pedagogiki na kierunku plastyka i malarstwo. Po studiach podjął pracę w Grodzieńskiej Szkole Plastyki i Malarstwa. Jest członkiem Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi. To wszystko, co maluję, znajduje się wokół nas. Trochę podglądam rzeczywistość, maluję to, co widzę, kiedy odpoczywam, na przykład nad Morzem Czarnym, lub spaceruję po mieście. Po prostu trzeba umieć obserwować. Wystawie obrazów towarzyszył koncert Filipa Korzenieckiego, studenta pedagogiki, a z zamiłowania śpiewaka. Artysta wykonał swoje ulubione pieśni i arie. Niektóre arie Mozarta, za którym bardzo przepadam, pieśni Chopina, też będzie romans Czajkowskiego. W Białymstoku już po raz piąty spotkali się najlepsi biboje ze świata. Jak powszechnie wiadomo, Białystok jest polską stolicą tańca. Dzieje się tak m.in. dzięki organizowanej przez grupę Fairplay Crew i stowarzyszenie Engram imprezie Over the Top. Do naszego miasta po raz kolejny zjechali się najlepsi biboje świata, aby 10 i 11 grudnia prezentować swoje umiejętności przed publicznością zgromadzoną w Pałacu Branickich. Miłośnicy breakdance'u i hip-hopu w trakcie piątej edycji imprezy znów mieli okazję obejrzeć niesamowite taneczne bitwy. Dodatkową atrakcją był show, jaki przygotował MC Trix. MC Trix zaproponował nam coś takiego, że przedstawił nam jakby jego pomysł, że chciałby coś takiego zrobić, więc zobaczyliśmy to na próbach i stwierdziliśmy, że to jest fajne i okej, to wtedy to robimy. No uważam, że ta edycja była jedną z najlepszych edycji Over the Top, mimo tego, że zmieniliśmy miejsce. Wszyscy byli zachwyceni od zawodników poprzez publiczność. Miałem okazję już jakby usłyszeć te opinie. Over the Top to nie tylko pokazy tańca, ale również okazja do tego, aby specjalną statuetką uhonorować tych, którzy przyczyniają się do rozwoju b-boyingu w Polsce. Nie inaczej było tym razem. Kto zasłużył na nią w tym roku? Był to B-Boy Mefo. Jest to człowiek reprezentujący Funky Mason, ekipę breakdance'ową. Dlaczego on? Dlatego, ponieważ robi b-boying z serca. Oprócz tego, że cały czas jest aktualny na scenie breakdance'owej, to też udziela się w projektach, gdzie pomaga
pomaga dzieciakom z patologicznych rodzin, gdzieś tam pomaga po prostu w takich działaniach. Choć piąta edycja Over the Top dopiero co się zakończyła, to organizatorzy już myślą o tym, co będzie działo się w przyszłym roku i zapowiadają kolejne atrakcje. Będzie to 1 października 2011 rok. Jest to sobota, w piątek odbędzie się Double Trouble. Za rok jednak robimy główną imprezę w Teatrze Dramatycznym. No i co? No przede wszystkim liczymy na kolejnych zawodników, których wyłonimy znowu podobną metodą, czyli musimy coś zobaczyć, coś usłyszeć i wtedy dobrać ich. Ale na pewno Double Trouble będzie rozwijającą się imprezą, ponieważ ma duży potencjał i myślę, że jeszcze więcej ekip przyjedzie. No i chciałbym tak zapowiedzieć, chociaż nie wiem, jak jeszcze nam się uda z budżetem, ale chcielibyśmy zrobić tą edycję z udziałem Japończyków, Koreańczyków. Nie było ich w Białymstoku. Jeszcze mam nadzieję, że teraz na 6. edycji pojawią się. Jeśli nie macie pomysłu na noc sylwestrową, zapraszamy do powitania Nowego Roku wspólnie na Rynku Kościuszki. O szczegółach Sylwestra Miejskiego opowie dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska. Zbliża się koniec roku. Przed nami, jak co roku, zabawa na wieczorze sylwestrowym. Białostocki Ośrodek Kultury wraz z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim zapraszają mieszkańców miasta na zabawę w ten wieczór na Rynku Kościuszki o godzinie 22. Zabawa, mam nadzieję, będzie bardzo atrakcyjna. Wystąpią gwiazdy muzyki pop, dance, Kate Ryan z Belgii i Jay Delano z Holandii. Zabawiać będzie nas również białostocki DJ Robal. Oczywiście o godzinie 0. Ognie sztuczne i życzenia od pana prezydenta. Tego samego wieczoru, tylko odrobinę wcześniej, o godzinie 20:00 zapraszamy do Kina Forum Białostockiego Ośrodka Kultury przy ulicy Legionowej 5 na wyjątkowy koncert z muzyką lat 20. i 30. ubiegłego wieku, na koncert zespołu Eliasz Orkiestra z dwoma wokalistami, którzy będą ten wieczór umilać innym trochę rodzajem muzyki. Będą to piosenki wodewilowe, rewiowe, piosenki kinowe. Myślę, że ten wieczór pod nazwą Nie tańczyć w taką noc to grzech będzie wyjątkowo udany. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym Białystok – Moje Miasto. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.bialystok.pl. Czekają ciekawe nagrody.